Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma na nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Jako, że dziś mamy 8 marca, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenie wszystkiego najlepszego naszym pięknym i wspaniałym paniom. Skoro dziś przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet, niniejszy materiał powstał właśnie z myślą o paniach. Porozmawiamy sobie na typowo kobiecy temat, jakim niewątpliwie są kosmetyki. A posłuży nam do tego książka napisana przez Freda Bastena pod tytułem Człowiek, który dał kobiecie nową twarz. Film ten chciałbym zadedykować mojej koleżance, Joannie Murawskiej, która pożyczyła mi tę pozycję, co umożliwiło powstanie tego nagrania. A zatem zaczynamy. Opowieść Freda Bastena zaczyna się pod koniec XIX wieku w Łodzi. Jej główny bohater nazywa się Maksymilian Faktorowicz. Jako, że w jego rodzinie się nie przelewało, od najmłodszych lat musiał on zacząć pracować. Szybko okazało się, że tym, co fascynuje go najbardziej, jest piękno. Uwielbia zarówno układać włosy i tworzyć peruki, jak i wytwarzać i nakładać kosmetyki. Z czasem jego umiejętności stały się tak duże, że znalazł on zatrudnienie w samym Teatrze Bolszoj w Moskwie. Artyści, których charakteryzował, występowali nawet przed carem Nikołajem II. Kolejnym krokiem w karierze Faktorowicza było otwarcie własnego sklepu z kosmetykami. Jednak jego sława jako charakteryzatora okazała się tak wielka, że znaczna część rosyjskiej arystokracji już nie wyobrażała sobie życia bez jego usług. Maksymilian nie chciał wracać do życia, którego zaznał jako pracujący dla kogoś nastolatek, ale nie miał wyboru. O jego usługi nie proszono, lecz ich zażądano. Pozwolono mu zatrzymać sklepik, ale wiedział, że będzie musiał być gotowy na każde wezwanie i spełniać kaprysy ulubieńców dworu, którzy chcieliby dbał o ich urodę, układał nowe fryzury i rozwiązywał problemy estetyczne, pozwalając oczom błyszczeć, policzkom się rumienić, a włosom lśnić pod spojrzeniem cara Rosji. Całą uwagę poświęcałem ich indywidualnym potrzebom, pokazując, jak należy podkreślać dobre aspekty urody i jak tuszować te mniej dobre, wspominał po latach. Do swojego sklepu pozwolono mu dojeżdżać raz tygodniowo pod eskortą. Innymi słowy, został on zamknięty w klatce ze złota. Takie życie zaczęło go coraz bardziej uwierać, zwłaszcza, że w tajemnicy przed wszystkimi ożenił się i założył rodzinę. Maksymilian Faktorowicz podjął decyzję o ucieczce z Rosji. Z pomocą znajomego generała przez Czechy udało mu się dotrzeć do portu. Tam wsiadł na statek, którym popłynął do Ameryki, by wziąć tam udział w targach kosmetycznych w St. Louis. Tak się złożyło, że na pokładzie poznał Polaka, który postanowił mu w tym pomóc. Do bardzo ciekawej sytuacji doszło podczas przekraczania granicy. Otóż, gdy główny bohater schodził na ląd, okazało się, że urzędnikowi imigracyjnemu nawet nie chciało się poprawnie zapisać jego nazwiska. W ten sposób, parafrazując dziady Adama Mickiewicza, umarł Maksymilian Faktorowicz, a narodził się Max Faktor. Udział Maxa Faktora w targach kosmetycznych okazał się ogromnym sukcesem. Zarobił on na swoich produktach masę pieniędzy. Przekonał się on jednak także na własnej skórze, jak bardzo należy uważać na Polaków za granicą. Otóż jego wspólnik okradł go ze wszystkich zysków. Max został prawie bez grosza przy duszy. Sytuacja zmusiła go do zajęcia się czymś, czego za wszelką cenę chciał uniknąć. Max Faktor został fryzjerem. Zajmował się nie tylko układaniem włosów, ale także tworzeniem peruk, które zawsze powstawały z naturalnych ludzkich włosów. Od swoich klientów dowiedział się o zdobywających coraz większą popularność ruchomych obrazach. I tam właśnie skierował swój wzrok. Max Faktor zaczął zarabiać pieniądze na sprzedaży i wynajmie peruk branży filmowej. Nigdy nie zapomniał jednak o swojej największej pasji – o kosmetykach. Szybko okazało się, że nie tylko jego produkty są bardzo wysokiej jakości, ale również ich twórca posiada niezwykłą umiejętność eksponowania piękna ludzkiej twarzy. O jego usługi zabiegały największe ówcześnie gwiazdy srebrnego ekranu. W tym nie tylko kobiety, ale także na przykład Rodolfo Alfonso Raffaello Pier Filibert Guglielmi di Valentina d'Anton Guella, czyli po prostu Rudolf Valentino. A to był dopiero początek.
Ogromną rolę w życiu Faktorowicza odgrywały miłość oraz rodzina. Swój pierwszy związek małżeński z Esterą zawarł w tajemnicy, nie uzyskując na to zezwolenia. Ze swoją żoną, a potem także z dziećmi, widywał się w ukryciu podczas swoich cotygodniowych wyjazdów do sklepu. O swoich najbliższych dbał także w Ameryce, w tym również o swojego przyrodniego brata, którego w końcu musiał pogonić. Faktor od początku chciał, by założona przez niego firma pozostała w rękach rodziny i żeby po jego śmierci biznes po nim przejęły jego dzieci. Można go zatem nazwać takim Donaldem Trumpem swoich czasów. Niewątpliwą zaletą tej pozycji jest język, jakim została ona napisana. Jest on prosty i miły dla czytelnika. Sprawia to, że czytanie tej książki jest naprawdę przyjemne, mimo że jej temat nie wszystkim może się wydawać interesujący. Fajnym dodatkiem podnoszącym wartość tej pracy jest dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca nie tylko wizerunek Maxa Faktora i jego rodziny, ale także liczne plakaty promocyjne oraz fotografie kobiet upiększonych zarówno jego produktami, jak i jego rękami. Książkę tę czytać naprawdę miło, aczkolwiek w pewnym momencie trochę się ona rozjeżdża. Powiedziałbym, że jest ona podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest charyzmatycznemu naukowcowi i biznesmenowi, a druga zbudowanej przez niego firmie. O ile w tej pierwszej jeszcze coś się dzieje, o tyle ta druga fabularnie niestety traci. Po prostu nie ma tam żadnych problemów ani zagrożeń, które budziłyby w czytelniku emocje. Określiłbym to nawet jako swego rodzaju laurkę wystawioną przedsiębiorstwu Max Factor. Człowiek, który dał kobiecie nową twarz, nie jest książką najwyższych lotów. Nie można o niej powiedzieć, że nie wiadomo jak wciąga. Określiłbym to raczej jako solidne czytadło napisane przystępnym językiem, które z pewnością umili czytelnikowi czas. To, że w znacznej mierze dotyczy ono kosmetyków, nie oznacza, że panowie nie znajdą tu niczego ciekawego. Warto się z tym zapoznać chociażby dlatego, żeby poznać historię bardzo odważnego człowieka, który miał charyzmę, nie bał się zaryzykować oraz na swój sukces niezwykle ciężko zapracował. Zanim zniknę, drogie panie, mam do was bardzo serdeczną prośbę. Nie znam się na kosmetykach, więc w żadnym wypadku nie jest to reklama marki Max Factor. Proszę was jedynie o to, żebyście sięgając po produkty tej firmy pamiętały o tym, że choć jest to obecnie przedsiębiorstwo w 100% amerykańskie, to od podstaw zostało ono zbudowane przez polskiego Żyda. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam też do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie też na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki i przygotowując dla was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!